50, 30, 10 kg. To musi być numer. Technologia jest tak oparta, aby... Sama możliwość sądowania jest zrobiona na taką zasadę, że w momencie, kiedy mamy nasypy od góry, a musimy jechać, musimy prowadzić badanie stożkiem CPTU i operator boi się, że może ulec uszkodzenie tego stożka, często operatorzy przebijają się przez tę część, przez tą część nasypową. Dodatkowo można sądować, a właściwie powinno się sądować również w zasłonach rur, tak aby ta część, którą przesądujemy, na przykład 6 metrów, mamy zasądować się do 6 metrów, a od góry pierwszy metr warstwy to są piaski. Więc ta część piaskowa zasypuje nam stożek. Nie jest to zgodne, więc Pagani wymyślił taki system, że dosłownie za pierwszym stożkiem, dokładamy taką część rury.